Zauważyłam, że wiele osób, szczególnie byli to starsi ludzie powyżej 60 roku życia, wychodzili wzruszeni, płakali po obejrzeniu filmu Syberiada. Jestem człowiekiem z Kresów, którego część rodziny dotknęła i wycieczki nam naszej rodzinie nie było. Skończył się w latach 50. dopiero. Część wróciła mojej rodziny. Ale to nie znaczy, że mamy wszyscy teraz do tego tak podchodzić, bo to trochę powierzchownie. Za dużo tej ekspresji. Czasem, aby historię oceniać, trzeba chwilę zastanowienia, refleksji, jakiejś analizy, a dopiero wówczas ta ocena może być zbliżona do jakiejś prawdy, którą eksponujemy całemu społeczeństwu. Począwszy od młodych ludzi, którzy w ogóle nic nie wiedzą, a dowiadują się rzeczy, wydaje mi się, też nie do końca prawdziwych.